Wraz z marką XBlitz przygotowaliśmy dla Was parę pomysłów na elektroniczne prezenty, które nadadzą się zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Nie życzę Wam tego, żebyście kiedykolwiek musieli korzystać z nagrań wideorejestratora, jednak los potrafi płatać figle, szczególnie na oblodzonych drogach. Pierwszą propozycją od XBlitza jest kamera samochodowa XBlitz Go SE. Na pokładzie rejestratora znalazł się sensor Sony IMX323 z optyką 170 stopni, wsparty chipsetem NTK96658. Dzięki takiemu trio otrzymujemy obraz w rozdzielczości Full HD z 30 klatkami na sekundę, obsługę kart pamięci o pojemności do 64 GB i możliwość robienia zdjęć w rozdzielczości 4032x3024 piksele. Jak już jesteśmy na froncie, to pewnie się zastanawiacie nad sensem istnienia 8 kręgów wokół soczewki. Są to diody IR, które zapewniają obsługę trybu nocnego. W końcu nie wszystkie trasy są w pełni oświetlone. Jeśli chodzi o funkcje dodatkowe, to mamy przede wszystkim wbudowaną niewielką baterię, którą zaimplementowano, by móc nagrać jeszcze parę minut po wyłączeniu elektryki w aucie na parkingu. Oczywiście do codziennego użytkowania XBlitz Go SE musi być na stałe podpięty do zasilania. Z ciekawostek warto wspomnieć też o G-sensorze, czyli czujniku przeciążenia, który automatycznie zabezpieczy nagranie z kamery przy wypadku oraz możliwości nagrywania audio przez wbudowany mikrofon. Każdy rodzic, szczególnie nowo upieczony, martwi się o to, co się dzieje w pokoju swojego dziecka, szczególnie w początkowym stadium jego życia. Naprzeciw takim obawom wychodzi XBlitz Kinder, czyli niania elektroniczna z funkcją dwustronnej komunikacji. System monitoringu składa się z kamery podpinanej do zasilacza sieciowego, która może pracować non-stop, dostarczając obraz na odległość do 260 metrów oraz monitora podglądowego z 3,2-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości 320x240 pikseli. Wbudowany w kamerę czujnik dostarcza na bieżąco informacje o temperaturze spokoju dziecka. Tak jak zdążyłem już nadmienić, oprócz biernej obserwacji i nasłuchu w ciągu dnia lub w nocy, mamy też możliwość komunikowania się ze swoim dzieckiem, czy nawet włączenia mu jednej z 8 preinstalowanych kołysanek. Jak już jesteśmy przy temacie dzieci, to tym razem zajmiemy się nieco starszymi, które monitorować chciałoby się równie zdalnie, jednak na znacznie większe odległości. Dobrą odpowiedzią na takie zapotrzebowanie będzie XBlitz Kids Watch GPS, czyli zegarek, który pozwala zlokalizować swoją pozycję i nie tylko. Oczywiście do pełnego działania potrzebna nam będzie aktywna karta SIM, bo na urządzenie można zarówno dzwonić, jak i wykonywać nim połączenia do 10 ustalonych przez rodzica kontaktów. Bezpieczeństwo młodocianego użytkownika zwiększa fakt, że przychodzące połączenia są także dopuszczane jedynie od zaufanych numerów. Zegarek jest w pełni zarządzany przez rodzica z poziomu aplikacji. Rodzic może m.in. ustalić strefy, w których dziecko może się poruszać oraz prześledzić historię lokalizacji zegarka. Obsługa zegarka jest bardzo intuicyjna. Oprócz podstawowej funkcji zegarka, czyli prezentacji czasu, otrzymujemy możliwość wykonywania rozmów telefonicznych, robienia zdjęć, mierzenia ilości przebytych kroków lub korzystania z latarki. Na koniec dodam tylko, że mile zaskoczyła nas jakość połączeń wykonywanych przez smartwatch dla juniorów. Selfie Stick od XBlitz nie różni się wiele od swoich pobratymców w tym przedziale cenowym. Otrzymujemy w pełni funkcjonalne urządzenie, które po podłączeniu przez Bluetooth jest w stanie zdalnie aktywować spust migawki w telefonie. Przycisk, który znalazł się w rączce, jest także demontowalny, więc można go użyć jako pilota, gdy postawimy telefon na rozkładanym tripodzie. Jeśli chodzi o konkretne specyfikacje, to mamy uniwersalny uchwyt na telefon, ale i śrubę mocującą 1/4 cala, która jest kompatybilna z wieloma urządzeniami. Maksymalna długość XBlitz SL4 Pro to 69,5 cm, po złożeniu zaś mamy zaledwie 20,5 cm. Waga naszego selfie sticka to 175 gram, cena około 80 zł. Ostatnim prezentowanym produktem jest XBlitz Trust, czyli wideorejestrator samochodowy. Nie jest to nasze pierwsze spotkanie z tym produktem, jako że mieliśmy go już okazję przetestować jakiś czas temu.
Podobnie jak w przypadku Go SE, mamy na pokładzie sensor Sony IMX323, jednak tym razem wsparty filtrem polaryzacyjnym, który redukuje refleksy na szybie rzucane przez deskę rozdzielczą. Pozostała także jakość nagrania w 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Z różnic w Trust znalazł się superkondensator, który kompletnie wyeliminował standardową baterię oraz obsługa kart pamięci o pojemności do 128 GB. Pozostał jednak zbawienny G-sensor, który zapisze ostatnie nagranie przy nieszczęśliwym wypadku oraz mikrofon, który zapisze nam audio do nagrania. To wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Jeśli zainteresował Was któryś z produktów, dajcie znać w komentarzach, bo mamy je wszystkie w biurze, więc możemy coś dla Was zweryfikować.